sobotnim meczu Legionowi z Włókniarzem Zelów nie trudno było wskazać faworyta. Lider podejmował ostatnią drużynę w tabeli i kibice zastanawiali się, ile bramek strzelą gospodarze. W obecnym sezonie jednak Legionowia nie miała szczęścia do najsłabszych drużyn. W rundzie jesiennej podopieczni Marka Papszuna przegrali 0-1 w Zelowie, a w pierwszym meczu rundy wiosennej przegrali także 0-1 na wyjeździe z Zawiszą Żgów, która zajmowała wówczas ostatnie miejsce w tabeli. Niepewność o wynik trwała do 34 minuty, kiedy do bramki Włókniarza trafił Maciej Goliński. 4 minuty później goście przeprowadzili jedną z nielicznych groźnych akcji, ale napastnik Włókniarza uderzył piłkę niecelnie. Do końca pierwszej połowy Legionowia stworzyła sobie jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale gospodarzom nie udało się po raz drugi pokonać bramkarza Włókniarza i na przerwę schodzili ze skromnym jednobramkowym prowadzeniem. W przerwie Marek Papszun w miejsce słabo grającego Szymona Lewickiego wprowadził Michała Złotkowskiego. Już kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko Złotkowski zdobył drugą bramkę dla Legionowi. W drugiej połowie meczu gospodarze stwarzali sobie bardzo dużo okazji na podwyższenie wyniku. Piłka jednak nie chciała znaleźć drogi do bramki. Bardzo ambitnie grający Michał Złotkowski w 88 minucie został ukarany drugą żółtą kartką i musiał przedwcześnie opuścić boisko. W doliczonym czasie gry znakomitą akcją indywidualną popisał się Sebastian Janusiński, ale nie potrafił jej wykończyć skutecznym strzałem. Mecz zakończył się zwycięstwem Legionowi 2-0 i piłkarze mogli odśpiewać swoją piosenkę. Trener drużyny gości tylko przez pierwsze pół godziny spotkania miał nadzieję na sprawienie w Legionowie niespodzianki. Miejsca w tabeli oddają sytuację, jak to wyglądało na boisku, także Legionowie z liderem jesteś na ostatnim miejscu. Szkoda, bo myślę, że na początku, mówię, gdzie graliśmy konsekwentnie, Legionowie miały chwilę problemów z tym, żeby nam gdzieś tam ukłuć, ale w końcu strzeli bramkę i wszystko nam się posypało, także myślę, że tutaj konsekwencją druga bramka, właśnie zespół już tak by umarł i no tylko przy naszym szczęściu, że naszego bramkarza dobra sposobie nie podważy, spotkaliśmy z dużym bagażem bramy. W zupełnie odmiennym nastroju był po meczu trener gospodarzy. Zwycięstwo cieszy, gra momentami była niezła, zawiodła skuteczność. No zdecydowanie, wygraliśmy 2-0, gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę stworzonych sytuacji takich już czystych, no to myślę, że wynik oscylowałby koło dwucyfrówki. No ale to tylko takie gdybanie, trzeba strzelać, tak? Nie strzeliśmy, wygraliśmy 2-0, ale z tego też się cieszymy, bo najważniejsze tutaj dla nas było zwycięstwo. No widać było taką dużą chęć, nawet tutaj niewiele mogę zarzucić, bo nie nonszalancję na pewno zawodnikom, ale chęć zdobywania mocną tych bramek. No, tworzyliśmy tę sytuację, no i za to im trzeba podziękować. Dziękować jest za co, bo na 4 kolejki przed zakończeniem rozgrywek Legionowianie są bardzo blisko wywalczenia awansu. Po 26 meczach zespół trenera Marka Papszuna ma wciąż 8 punktów przewagi nad drugim w tabeli Sokołem Aleksandrów Łódzki. Wicelider w sobotę pokonał na wyjeździe 4-0 Orła Wierzbice, ale już chyba tylko najwięksi optymiści w Aleksandrowie wierzą, że Sokół jest w stanie odrobić straty. Lider musiałby przegrać 3 z 4 meczów, jakie zostały mu do rozegrania, przy jednoczesnym założeniu, że wicelider wygra wszystkie. Sprawa awansu jest więc praktycznie przesądzona. Znacznie ciekawiej wygląda walka o utrzymanie. Spokojny może być już Mazur Karczew. Z 4 drużyn zamykających tabelę, każda ma jeszcze szansę na pozostanie w trzeciej lidze. W środę 5 czerwca Legionowia zagra na wyjeździe z GKP Targówek. 3 dni później, w sobotę 8 czerwca, do Legionowa przyjedzie WKS Wieluń. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 17.00.